tym, jak zabrzmi wyjątkowy utwór dzisiejszego koncertu, pozwólcie powiedzieć kilka słów. Koncert warszawski został skomponowany przez Anglika Richarda Edincela i opowiada o historii polskiego pianisty i pilota. W filmie Niebezpieczne światło księżyca główny bohater komponuje ten utwór w chwili, kiedy bombardowana jest Warszawa w 1939 roku. Muzyczny styl utworu jest romantyczny, inspirowany muzyką Fryderyka Chopina, Ferenca Liszta i Sergiusza Rachmaninowa. Jednak głównym wyróżnieniem koncertu warszawskiego pozostaje melodyjność słowiańska. Proszę Państwa, teraz takiej troszeczkę historii osobistej, że tak powiem. Nuty koncertu warszawskiego dostałam z Kanady od pana Jerzego Mireckiego, autora książki Dzieci 44, w której zebrano wspomnienia osób, które przeżyły dramatyczne dzieje powstania warszawskiego. Muzyka jest bardzo związana z życiem człowieka. Wyraża całe spektrum emocji radosnych, lirycznych, dramatycznych. Szanowni Państwo, dzisiejsze wykonanie koncertu warszawskiego chcę poświęcić świętej pamięci pani Teresie Mireckiej, osobowości o wyjątkowo dobrym sercu, prawdziwej szlachetności, która wspierała i podtrzymywała cały czas swego męża, żeby książka Dzieci 44 wyszła w świat, która mieszkając w Kanadzie swoim sercem zawsze dążyła do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą ziemię przez uszanowanie dla darów nieba. Śpieszmy kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Thank you.
Wielkie brawa, to był właśnie koncert warszawski. Walentyna Kibiklewska i Janina Wychowaniec. Brawo! Drodzy Państwo, to jeszcze nie koniec.